Czy jest Brianusz? Angela? A ty przyszłaś sama? Nie, przyjechałam. Z kim? Z mamą. A gdzie jest mama? Pojechała w delegację. Z wujkiem. A ty? Ja nie pojechałam. Cześć Angela. Cześć Brianusz. Idźcie się pobawić, a ja zadzwonię do mamy. Ty wyobrażasz sobie, mamo, że mi podrzucili dziecko? No co ty nie powiesz? Ja otwieram drzwi, a tam Angela z torbą jak na tydzień. Na dwa? Co na dwa? Abonent czasowo niedostępny. No na dwa tygodnie, a w górach nie ma zasięgu, co ty się dziwisz? A skąd ty wiesz, gdzie ona pojechała i na ile? No była tu po prośbie w zeszłym tygodniu, nie mówiłam ci. Chcesz mi coś powiedzieć, mamo? Od przybytku głowa nie boli, jeden dzieciak w tą czy w to. Moja mamusia uśmiechała, nas miała i każdy się sobą zajmował. Zgodziłaś się, żebym ja się zaopiekowała czyimś dzieckiem i zapomniałaś mi o tym powiedzieć? A i tam talerz zupy więcej nałożysz i tak ci zostaje, bo nikt tego nie chce jeść. Ale przecież my wyjeżdżamy nad morze, jak ty to sobie wyobrażasz? No i matka Zostawiła pieniądze. Słyszałeś, że Angela będzie z nami mieszkać przez dwa tygodnie? No wiem, babcia mi mówiła. Staszek, ty to słyszałeś? Na no, wakacje są. Jezu, ja tracę kontrolę. Jesteś super. Mhm. Czyli mamo, są wakacje. A Antek też może z nami mieszkać? Pewnie. Napiszę mu nie przeginaj, Janeta. Zawsze nie.